Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, moi drodzy, i GC Special na 10 października 2004 roku. Mamy Ford Chevy GT500 Super Snake. Czy to jest dobry samochód do cholery? Zaraz będziemy to badać. Kosztuje 1 800 000 gotówki. Czy to jest dużo? Czy mało? Sprawdźmy to. Ja mam swoją wersję i to jest wersja The Run. Ona niczym się nie różni, jeśli chodzi o osiągi, od tej wersji, którą możecie kupić za kasę z gry. Jedyne co posiada, to tam jakieś skin mody. Nie wiem, czy tu mogę to pokazać. Nie mogę. Statystyka ogólna wynosi 745 punktów. Tak on wygląda w jeździe dowolnej. Jeszcze pokażę wam wszystkie rzeczy, jakie tam ma. O, tak to tu wygląda. Mamy tu gotówkę za wyścigi, tutaj coś na nitro. No a jeśli chodzi o części do tuningu osiągów, to mamy tu dwugwiazdkowe gromleny tuningowane. Więc też jakoś szału nie ma, ale samochód jest prawie wymaksowany w klasie A. I myślę, że warto by było go w tej klasie właśnie przetestować, a nawet polecałbym zostawić go w tej klasie ze względu na to, że w S sobie raczej nie poradzi, a do B go raczej obniżyć też się nie da. Więc pewnie wielu z was już ten samochód posiada i wie, jak on brzmi, jak on się prowadzi i tak dalej. Czy warto, no tak jak mówiłem, nie warto go podnosić do S, ale czy warto w ogóle go kupować, żeby na przykład wygrywać klasówki w klasie A, czy w ogóle żeby się nim ścigać na bezklasowych wyścigach i tak dalej? Sprawdźmy to. Przede wszystkim, mamy tutaj słabe nitro, tak? Teraz jest ono ulepszone przez te skill mody, dlatego wydało taki inny dźwięk i kolor świateł był inny. No i ogólnie i tak dało to słabego kopa, tak? Zobaczcie, o, nie działa redy. Myszką spróbuję. O, myszką. Okej. Okay. Także te nitro jest troszeczkę tam ulepszone, ale i tak niewiele daje. No to chodźmy sobie może na jakiś wyścig. Country Club, o Boże. Okej, okay, myślę, że to będzie ciekawy wyścig. No, raczej wątpię, żebym ukończył tutaj na pierwszej albo drugiej pozycji. Ale i tak jest lepiej niż na przykład w BMW Z4. Chociaż w sumie nie, bo powiem wam szczerze, kupiłem ostatnio BMW Z4 na tej takiej tymczasowej ofercie i nie jestem specjalnie zadowolony z tego zakupu, ale też może dlatego, że mam jeszcze w nim słabe części. Ale okej, dobra, mówmy tutaj o GT500. Wiecie co, będę porównywał trochę ten samochód do Bossa 302 z 2012 roku, którego myślę, że już chyba dosyć dobrze znacie. Ze względu na to, że on już wcześniej, dużo wcześniej, to kilka razy był dostępny za kasę z gry do kupienia. Więc tutaj w GT500 paradoksalnie mamy gorsze przyspieszenie niż w Bosie 302. Natomiast to, co różni GT500, odróżnia GT500 od Bossa, to jest prowadzenie. Tutaj samochód zdecydowanie lepiej trzyma się drogi, lepiej się prowadzi, nie driftuje tak na zakrętach śmiesznie. I jest dużo bardziej stabilny, więc to jest... samochód na bazie tego Mustanga z 2012 roku. Opcja, która jest po prostu stabilniejsza. Moim zdaniem nawet to jest lepiej, tak? Bo po co nam samochód z dobrym przyspieszeniem, jeśli na każdym zakręcie będziemy dużo, dużo więcej tracić, niż da nam ten zysk przyspieszenia na prostych, prawda? 300 chyba, ile tam jechałem? 325 czy 335 km na godzinę. Czy to jest dużo? Zaraz się tu rozpędzimy na prostej. Jestem jak na razie na trzeciej pozycji. Ale nie używam nitra, jadę sobie dosyć czysto jak na razie. Moim zdaniem, o, 335, dosyć sporo. Chociaż prawie wymaksowany w klasie A, to w sumie czy tak sporo? No dobra. Bardzo lubię jeździć tym samochodem, naprawdę przyjemnie się prowadzi. Nie jest taki strasznie przyczepiony do podłoża. Można powiedzieć, że czuje się tutaj napęd na tylną oś, co jest zdecydowanie
plusem. No i samochód w Wordzie dosyć fajnie brzmi, co cieszy to również ucho. I wygląda bardzo fajnie moim zdaniem, szczególnie z tym bodykitem, który niestety nie jest dostępny obecnie w sklepie do kupienia, przynajmniej z tego co widziałem ostatnio, tak? To sobie jeszcze sprawdzimy, co możemy kupić, jak możemy go przerobić i tak dalej. No, jestem cały czas na trzeciej pozycji, chyba raczej w tej kwestii nic tutaj się nie zmieni. No ale zobaczymy. Ja jestem zwolennikiem jazdy wszystkimi samochodami, jakie mam. Ponieważ wszystkie samochody, większość samochodów, które mam w garażu, po prostu mi się bardzo podobają i chcę nimi wszystkimi jeździć, więc co wyścig praktycznie zmieniam auto, żeby się nimi nauczyć jeździć, czy żeby nimi się nacieszyć po prostu. Co ma też swoje wady, no bo niestety, gdybym chciał jechać dobrze tym GT500, aby ścigać się z osobą, która dużo gra tym GT500, to prawdopodobnie nie miałeś szans, no bo ktoś się bardzo dobrze nauczy tego samochodu i będzie robił każdy zakręt bardzo dobrze, dużo lepiej niż ja. No ale o to chodzi, żeby grać tak jak to lubi, prawda? Dobrze. I już dojeżdżam powoli do mety, z tego co widzę. No, nie poszło mi najlepiej. Ciekawe, czy ci moi przeciwnicy z przodu używali jakichś power-upów. Podejrzewam, że raczej tak. Udało mi się przegonić BMW Z4 GT3, która chyba nie jechała zbyt dobrze. Z tego co widziałem, jest to dosyć dobry samochód. Znaczy, na tych częściach Americona, które mam do niej włożone, no to słabo sobie radzi, ale osiąga i tak. A zresztą opowiem wam o tym później. No i mamy tutaj, właśnie, widzicie, że używali sporo tych power-upów. O, myślałem, że BMW wygrała, a tu proszę. Wygrała Porsche'awka i nawet nie używała żadnych power-upów. Zobaczcie, Porsche'awka ma 738 punktów i jechała 352 km na godzinę, to jest prędkość maksymalna. Ale w Porsche tym właśnie jest tak, że gdy wkładamy jakieś części do tuningu osiągów, to spada nam prowadzenie, więc statystyka ogólna rośnie nam wolniej, przez co osiągi tego samochodu praktycznie wzrastają są porównywalne do osiągów samochodów z klasy S, więc dlatego on jest taki dobry w klasie A. No i tutaj koleś w GTS też jakoś dobrze pojechał, chociaż używał dużo nitra. No i Z4 posiada ona dużo gorsze statystyki niż ja, o 20 punktów na statystyce ogólnej, to jest sporo. I pojechała, wow, prędkość maksymalna, zobaczcie, o 10 km na godzinę wyższa niż moja. Z4 chyba ma wysoką prędkość maksymalną. Okej, no więc pojechaliśmy sobie na takiej długiej trasie, właściwie gdzie jest cały czas prosto, autostradowo. No to może chodźmy sobie, na przykład tutaj. Welcome to Plymouth. Zobaczymy, jak sobie tu poradzę. Aventador, Zonda F, Super Snake, Aventador, GTS. Zdziwiony jestem, że jest tak mało tych Super Snake'ów. Przynajmniej ja trafiłem dopiero na pierwszego, tak, w wyścigu. Ale z tego co widziałem, to po zalogowaniu do gry w tej miejscówce, gdzie się wszyscy respawnują, no tych GT500 było sporo. Nie ma się co dziwić, samochód naprawdę bardzo ładnie wygląda. O! No, nie poszczęściło mi się. Trudno. Do 250 samochód nawet całkiem ładnie przyspiesza z tego co widzę. Ale i tak nie jest to przyspieszenie, które mamy w Bosie 302 2012. Tutaj jest ono zdecydowanie gorsze, odczuwalnie, może nie zdecydowanie, nie aż tak hardkorowo gorsze, ale jest odczuwalnie gorsze, po prostu na prostych to widać. Natomiast na zakrętach samochód radzi sobie lepiej po prostu. Czy warto zainwestować? No nie wiem, myślę, że to jest kwestia gustu, tak? Ja teraz tak słabo jeżdżę tym samochodem, bo też za dużo nim nie jeżdżę. I myślę, że osoby, które by miały sobie go, wiecie, na co dzień w wyścigach, na pewno by tam lepiej jeździły i może by coś udało się wygrać. Ale to może, tak? Jeszcze kwestia zdobycia jakichś tam skill modów na, powiedzmy, ulepszenie katapulty, wydłużenie, czy ulepszenie molocha, żeby jechać trochę szybciej, czy coś w tym rodzaju. No wtedy myślę, że na Country Club można by było coś wygrać przy hardkorowo dobrych częściach.
ale i tak samochód bardzo łatwo podnieść do klasy S, której sobie nie poradzi. Więc moim zdaniem i tak jest to słaby rywal w ogóle w tej grze. Poszło mi słabo, dokończyłem trasę jako ostatni, więc to nie jest naprawdę dobry wynik. No i dobrze, chodźmy sobie jeszcze do warsztatu z częściami. Pokażę wam, jakie mamy tutaj części do tuningu wizualnego. I tak, jak się spodziewałem, bodykitów nie ma żadnych, spoilerów ani masek również. Jedyny, jak widzicie, tutaj bodykit mam. Welge się nazywa. I tak wygląda ten bodykit. Jakbym go ściągnął, nie mógłbym już tej operacji wrócić, więc nie będę go ściągał. Bez bodykitu możecie sobie zobaczyć, jak wygląda u dealera samochodowego, tak? No nic, IGC Special. Podsumowując, nie jest to zbyt dobry samochód, tak? Myślę, że auto bardziej dla fanów tego samochodu. Auto bardziej dla fanów tego samochodu, kurde. Ja to jestem dobry. No i co mogę o nim jeszcze powiedzieć, no? Auto dla szpana. No nic, ale 8 800 tysięcy. Myślę, że nie jest to aż taka wysoka cena. Mamy tutaj wcale nie najgorsze osiągi i może uda się coś tam czasem wygrać z samochodami typu Lamborghini Valentino Balboni, czy co tam jeszcze porównywalnego, Aston Martin Vantage czy DBS. No coś tam by się jeszcze znalazło. Dużo jest takich samochodów w Wordzie, tak? Koksów jest przecież nie aż tak dużo jak tych słabych aut. No nic, moi drodzy, dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną i trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.